Zajrzyjmy razem do najnowszego numeru Nieznanego Świata. Na omówienie najciekawszych publikacji zapraszają Marek Żelkowski i Piotr Cielewiaś. Dzień dobry wieczór Państwu. Nieznany Świat. Nieznany Świat regularnie dociera do Państwa domów. Dotarł zatem numer grudniowy. A w numerze grudniowym, no cóż, to zawsze tradycja, że pojawia się laureat, laureat Nagrody Nieznanego Świata. Piotrze, kto w tym roku? Zanim o tym powiem, kto w tym roku, to na początek o czymś przypomnę. O czymś bardzo ważnym. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że, no cóż, prasa padła ofiarą pewnego, jakby to nazwać, zabiegu niedopatrzenia ze strony władzy. Władza zrobiła prasie kuku. I nie zależy jej chyba za bardzo na wspieraniu czytelnictwa, bo kto czyta, ten myśli, a kto ogląda, to nie zawsze. Zatem, jeżeli Wam zależy na tym, żeby NS, Nieznany Świat i inne gazety sobie jeszcze trochę podziałały. To pamiętajcie o zaglądaniu na stanowiska z prasą w popularnych marketach, ale też pamiętajcie o prenumeracie Nieznanego Świata na nadchodzący 2025 rok. I to bardzo ważne. Odnośnik do prenumeraty znajdziecie pod spodem w opisie. Pamiętajcie też o możliwości czytania miesięcznika w wersji elektronicznej, bo niektórym jest po prostu tak wygodniej. Odnośnik do wersji elektronicznej też znajdziecie w opisie tejże audycji. Ale przejdźmy do tej nagrody honorowej za ten rok, bo m, tak jak wiele innych numerów, także ten grudniowy ma taki swój stały element tradycyjny. I jest to właśnie doroczna nagroda honorowa od kilku lat nosząca imię Marka Rymuszko, która tym razem powędrowała do Dietera Broersa. Postaci tej nie trzeba przedstawiać chyba tej części czytelników Nieznanego Świata, którzy się zajmują tematami z pogranicza i którzy są aktywni w internecie, po duet Kieszkowski-Broers... Znany jest wielu osobom i jego działalność, że tak powiem, w sieci również. A kim konkretnie jest laureat? No przede wszystkim to biofizyk, wynalazca, ale też autor bestsellerowych publikacji. Który stara się połączyć dwa światy, dwa systemy myślenia pozornie sprzeczne, czyli ten system metafizyczny i fizyczny, duchowy i materialny, jak to ujmują inni. W swoich publikacjach Breers odnosi się do bardzo wielu tematów, takich jak zmiany zachodzące na Ziemi, ale o tym, o czym mówi i czym się zajmuje, można będzie przeczytać w jego wywiadzie z panem Kieszkowskim, którego kolejne części ukażą się w następnych numerach w roku 2025 już. Jeśli chodzi o następny punkt, który niezwykle mnie zainteresował, no to Nieznany Świat nie mógł mi zrobić większej radości. Ten punkt to artykuł o Juliuszu Verne, takim człowieku, który właściwie był protoplastą Współczesnej fantastyki, ale też literatury podróżniczej. Juliusz Werne różnie to się w polskim języku wymawia, to był człowiek wielkich talentów, człowiek, którego książki w młodości pochłaniałem no, w ilościach hurtowych. Ale dodatkową radością, jeśli chodzi o artykuł zamieszczony w nieznanym świecie, jest tematyka. Powiązania jego osoby ze zjawiskiem, które w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku no było równie popularne, albo przynajmniej zbliżone popularnością do tego, co dzisiaj nazywamy UFO. Na niebie pojawiały się latające statki, latające łodzie. Przyznam, że temat jest mi bliski w swoim czasie niezwykle mnie interesował i ten artykuł to no jest artykuł Damiana Trelli no jest niezwykłym podarunkiem na święta. Ten artykuł dotyczy takiej historii, która jest dość dobrze znana, natomiast ten wątek Wernowski jest, jest dość nieoczywisty i rzadko poruszany. Chodzi o to, że po prostu pod koniec XIX wieku doszło w Stanach Zjednoczonych do serii spotkań z dziwnymi obiektami, które pod pewnymi kątami, głównie pod kątami zachowania, przypominały współczesne obiekty UFO. Tyle, że różniły się wyglądem i no miały te wydarzenia charakter niemalże masowy, tak. To się wszystko z największą intensywnością odbywało w latach 1896-7. Przy czym te airships, czyli statki powietrzne, bo tak nazywano te obiekty, terminu UFO nikt nie znał, no one nie były, jak mówiłem, fizycznie podobne do UFO czy do latających talerzy i tak dalej, latających trójkątów, ale to były właśnie latające statki. Dość oryginalnie wyglądające, często posiadające poszycie z metalu, często posiadające jakieś śruby, wirniki, Wiecie, tak wyglądały jak pojazdy typowe dla tej, typowe dla tak zwanego steampunku. One się pojawiały z nienacka, paradowały po nim, manifestowały się, niekiedy nawet lądowały. A ich pasażerowie, przypominający często dziwnie ubranych ludzi, ucinali sobie nawet absurdalne pogawędki ze świadkami obserwacji. No to wszystko przypomina, po prostu wypisz, wymaluj zachowanie ufonautów. Tyle, że jak mówię, te obiekty mocno różniły się wyglądem. Niekiedy nawet przybysze z tych statków powietrznych podawali się za istoty z Marsa. Natomiast nie rozpatrywano ich w takim kontekście jako, wiesz, przybyszów z głębokiego kosmosu, tak jak my widzimy dzisiaj u fonautów. Zjawisko to było oczywiście szeroko komentowane w prasie, pojawiały się relacje także w prasie brukowej, także zapewne część tych obserwacji no, została w jakiś sposób ubarwiona. Ale o czym ta zagadka jeszcze nam mówi? Otóż na około 10 lat przed e, największą aktywnością tych airships, Ukazuje się książka Werna pod tytułem Król Przestworzy albo Robór Zdobywca, gdzie pojawia się właśnie taka maszyna latająca. Ona się zaszczepia jakoś w świadomości ludzi, no ale nie oszukujmy się, no książka była popularna, ale chyba nie na tyle, by po dekadzie wywołać masową panikę w postaci obserwacji tych obiektów. No i tutaj wskakuje nam Damian Trella ze swoją koncepcją, która mówi, że być może zadziałała tam trochę tak zwana teoria dystorsji, która mówi, że inteligencja czy siła ukrywająca się za zjawiskiem UFO po prostu sczytuje z ludzkiego umysłu pewne wyobrażenia tylko po to, żeby się za nimi schować, skryć. My rzadko widzimy albo nawet nigdy nie widzimy jej prawdziwej natury, bo ona zawsze nam pobiera z głowy takie wzorce z której się potem ugiera, żeby nam się tak pokazać. I może tu właśnie zadziałała taka, e, taka taktyka tej siły, bardzo zagadkowej. Powiem, że podkreślę właściwie, że do Juliusza Werna mam taki stosunek niezwykle ciepły. Kiedy mówię do Państwa te słowa, patrzę na półkę, a na niej stoi ponad 70 tomów książek tego autora. Niektóre tomy to książki podwójne, bo oczywiście wszyscy znają podróż do wnętrza Ziemi: dzieci kapitana Granta, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, w 80 dni dookoła świata, tajemniczą wyspę, no może Michała Strogowa, kuriera carskiego, ale okazuje się, że Wern był tytanem pracy. I wśród mniej znanych książek jest właśnie ta, którą Piotr wymienił Robór. Różnie tłumaczenie dalsze brzmi, no król przestworzy, władca przestworzy, różnie to wyglądało. W każdym razie książka, ja wiem, dzisiaj troszeczkę, troszeczkę już się zestarzała, ale i tak warto ją przeczytać. Przerzucam strony nieznanego świata i tak sobie myślę, że kolejnym fascynującym tekstem jest tekst o diabelskich kamieniach. Tak, równie diabelskich, co i świętych, dlatego że tutaj wiesz, wszystko zależy od, od regionu i od historii danego kamienia. Jest to kolejny materiał bardzo ciekawy znowu dr Joanny Bochaczek-Tromskiej, dotyczący, no właśnie magicznych, anielskich, ale też i diabelskich kamieni z terenu naszego kraju oczywiście, to trzeba zaznaczyć. Łączy je w zasadzie kilka wspólnych cech, na przykład to, że wiele z nich to głazy narzutowe. Wiemy, czym są głazy narzutowe, ale też diabelskie kamienie występują w takich, powiedzmy, bardziej kamienistych regionach, jak na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Sam kilka ja takich widziałem. No tutaj, że tak powiem, łatwiej im się ukryć, ale jednak też, też są. Te głazy narzutowe, oczywiście gdzieś tam na północy Polski, często są bardziej widoczne, wyróżniają się z otoczenia. No i wiążą się z tymi kamieniami legendy o czartach, o świętych, o cudach, o wszystkim, co niezwykłe. No i tutaj się pojawia pytanie, dlaczego? Kto sprawił, że te kamienie zaczęto postrzegać w taki sposób? A no sprawili ci, którzy wyżłobili w tych głazach takie, wiesz, ryty, zagłębienia, no różne, różną to ma formę. Prawdopodobnie o charakterze kultowym. Te ryty, te wyżłobienia wywodzą się z różnych epok, stąd Często motywem w legendach jest stópka stopa albo kopytko, które dany święty czy dany demon odcisnął na danym Głazie, a ta dziurka w rzeczywistości była na przykład takim wież, wyżłobieniem ofiarnym, gdzie składało się chociażby jedzenie. Um, takie kamienie były obiektami kultu jeszcze względnie niedawno i to jest ciekawe. Niedawno, czyli tak naprawdę w niektórych rejonach Polski jeszcze w ubiegłym stuleciu. To wszystko się działo na zasadzie, wiesz, panu, bogu, świeczkę diabłogarek. To nie to, że, że tam chodzono odprawiać <grytanie> pogańskie msze, przepraszam, przedchrześcijańskie obrzędy, ale no, wiązało się z tymi kamieniami wiele ciekawych tradycji i o tej fascynującej zagadce poczytacie sobie w numerze 12. A ja dodam od siebie, że z diabelskimi kamieniami wiążą się też inne legendy, a ten temat nawet przeniknął do ufologii, ale to już zupełnie inna historia. A w numerze 12 grudniowym Nieznanego Świata wiele innych artykułów, na przykład o tym, że coś z głębi kosmosu leci w naszą stronę. Takie plotki się pojawiły jakiś czas temu w internecie, ale jest też duża dawka informacji ze świata zdrowia, jest rubryka Igora Witkowskiego i wiele, wiele innych tematów. A ja ze swojej strony przypominam raz jeszcze, zbliża się koniec roku. Warto pomyśleć nad opcją prenumeraty Nieznanego Świata, która jest pod wieloma względami korzystniejsza. Jest też oczywiście opcja prenumeraty elektronicznej. Wszystkie. Dostępne informacje, wszystkie linki znajdziecie w opisie audycji. Numeru bieżącego szukajcie na stanowiskach z prasą, a także na stronie www.nieznany.pl, gdzie można nabyć również numery archiwalne. Najciekawsze publikacje z najnowszego numeru Nieznanego Świata omówili dla Państwa Marek Żelkowski i Piotr Cielebiaś. Wydanie papierowe naszego czasopisma dostępne jest w punktach prasowych na terenie całej Polski oferujemy również sprzedaż wysyłkową oraz prenumeratę poprzez nasz sklep internetowy wwwnieznane.PL. Wydanie elektroniczne naszego czasopisma dostępne jest na platformie NexttoAPL.